dzisiaj przedstawiam wam takie fakty. Fakty, co można robić w Dying Light. Przede wszystkim można zabijać zombie. Masę zombie, mordować wszystkim, co się da. Zapierdalać je wszystkie. Możesz zabijać zombie wiosłem, mieczem. Możesz zabijać... deską z gwoździem możesz zabijać zombie. I wszystkim, co znajdziesz, praktycznie możesz zabijać. Niestety nie ma piły mechanicznej, ale... możesz rzucać shurikenem zombie. Nakurwiać shurikenami możesz, czaić? Shurikenami możesz nakurwiać w tej grze, gościu. Ile jest nasz gier, w których można nakurwiać shurikenami, co? Można, co więcej, wjeżdżać z buta w typa. Czy w realu jesteś w stanie wjechać w typa z buta? No jesteś, ale czy jesteś wjechać w stanie w typa z dwóch butów? Jestem policja kolejna, otwieram. Dying Light możesz wjechać z dwóch butów w typa, to jest piękne. To jest po prostu, daje ci taką satysfakcję, którą gdzieś tam wewnątrz masz schowaną po obejrzeniu niektórych filmów z tymi wszystkimi parkurowcami i filmów akcji, gdzie Jackie Chan czy Jet Li się rozpędza, robi wybicie z dwóch butów, wjeżdża w typa, który ma 2,5 metra i go nie kasuje, zazwyczaj się na nim odbija. A tutaj wjeżdżasz w niego i po prostu koleś leci w kosmos i to jest piękne. Możesz ciąć kończyny na lewo i prawo, jeżeli masz odpowiednią broń, nóż, tasak, miecz, katanę, cokolwiek. Dobra, robię testa. Wow! Ale zajebioza! Wow, one shotuje, to jest piękna broń. Te rączki tak fajnie odpadają na lewo i prawo. To jest chuj! Możesz ciąć typa zombie w pół, ale nie tak po prostu w bok, to jest trywialne. To jest proste, jakby to powiedzieli mnie na uczelni, to jest trywialne. To jest takie, każdy wie o tym i to jest proste, to dup nie urywa i jaj też zostałem na miejscu. Ale możesz ciąć w pół, w pionie, z góry na dół, jak po prostu, jak ciachnie, jak ci poleci i wyrywasz i zostają te kręgi, w ogóle krewle. Puch. Boże, jaka ta gra jest dla psychopatów. Wow. Co więcej, możesz zabijać małe dzieci zombie! Ja pierdolę, ale ta gra jest zryta momentami. I możesz, co najważniejsze, biegać w kopie, czyli w trzech ziomeczków, czterech i spuszczać się w pierdol tym wszystkim gościom, których tam spotkacie. To jest piękne. Nie ma niczego lepszego niż zabijanie tych ludzi. To jest symulator psychopaty pomału ta gra, ale nie wiem, ona jest taka piękna. Po prostu te krew sika lewo, prawo i te kończyny wpadają, to wszystko umiera. Pan gwiazdki. Jak go dobijają. Nie wiem, co jest gorsze na tym świecie, my czy ci zombie. No Tadek, już. Już, ej, uspokój się, ej, on już nie żyje. Tadek! I Tadek tak... Wuuu. Nie. Chyba go zabiłem. Jaka to gra jest zła. I tego jest coraz więcej i ty wiesz, że nie przeszkodzisz tej apokalipsie, ale mordujesz te zombiaki i w ogóle... I potem zdobywasz expa i jak zdobywasz tego expa, to potem możesz jeszcze bardziej mordować tych zombiaki, co ma sens. A, i kupiłem Select Breakera, zobaczymy jak działa. Łamie nogi. Nice. Zobacz. To jest mnóstwo fajnych umiejętności, no. Dobra. Oczywiście możesz potem dobijać nogą, kolanem, granaty masz i stoi tylko masa biednych zombie i ty bierzesz ten granat, rzucasz ten granat i no wszystkie wybuchają i... Tutaj taką czystą satysfakcję, ta gra jest po prostu pod tym względem genialna, rozumiecie? Genialna. No ale daję 8 na 10, bo generalnie podobno w tej grze chodzi o to, że tam się biega parkour i te sprawy, góra, dół, wiecie, domki. Po co biegać, jak możesz mieć kill-offa w tej grze? Napierdalasz tym kill-offem, czy kiedykolwiek widząc kill-offa, nie wiem, może nie każdy miał kill-offa w ręce, ale czy wyobraź sobie, jak by zareagował człowiek, uderzając takiego typa kill-offem? W Dying Light możesz to sprawdzić. To jest piękne. Jest jeszcze otwieranie zamków zajebane ze Skyrima. Kurwa, złamałem wytrych. Nie, ta gra jest o tym, jakby się ktoś spiął, że się biega i zbiera cukier i... batony z lodówki, które też leżą. Kto normalny trzyma batona w lodówce? No jak nie jest lato, nie rozumiem tego w ogóle. Co się jeszcze w tej grze robi? A, fabuła jest generalnie turbo słaba i wszystkie misje poboczne są o wiele lepsze od fabuły, więc w pewnym momencie można się nawet zagubić, robiąc pewną misję poboczną i się wydaje ci, że to jest fabuła, bo jest bardzo fajna, ale w sumie nie. Robisz misję poboczną, bo jest... lepsze. No i lepszasz te bronie. Rozumiecie, bierzesz kill-offa, który podpala, podpalający kill-off, gościu.
piękne. Aż mi się łezka normalnie tutaj, zobaczcie. I jest motylek. Nie miałem tak dobrej gry od czasu Skyrima, a Beski Tombi i jest taki fan w ekipie, jest cały czas co robi. Podpierdalanie tych spadających skrzynek, zbieranie cukru, zdobywanie coraz to lepszych planów, żeby robić jeszcze bardziej podprzykoszane bronie, które mają kosmicznie zajebiste opisy. Nawet lokalizacja polska mi się podoba. Aha, jak wygląda dysputa, jakakolwiek dyskusja w tej grze? Generalnie jest apokalipsa zombie. Jest mało ludzi, którzy to przeżywają, jesteś w kwarantannie, generalnie masz przejebane jak chuj. Dialog wygląda tak, że ktoś umiera i wpada osoba: o mój Boże, on umarł! O nie, on powiedział, tam jest te refere, motyla noga, Boże, ile, jak on mógł to zrobić, tyle cierpienia i to boli wszystko. I płacze i te emocje lecą lewo, prawo, o, i nagle, ojeju, jak mógł, ja pierdolę. I tak wyglądają dialogi. Także to jeszcze tak, które bym dopracował. Fabułę też bym zmienił, bo końcówka jest turbo słabo. Jara was bieganie, zabijanie zombie w paczce i dodatkowo robienie misji pobocznych, które jest milion, zbieranie achievementów na Steamie, bieganie w tych domkach, odkrycie drugiego miasta po prostu rozpierdala mózg, to polecam.